Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry FIFA 22 na moim kanale. I cóż, wrócimy sobie dzisiaj z karierą menadżera. Pierwsze co tu mamy tutaj, trening do przesymulowania, także ok. Kolejny trening, cyk. Bardzo gorący ziemniak. Dobra. Co my tu mamy? A. Się zabrać, dobra, szczególnie informacje na zawodników, dobra. I mam mecz tutaj z Lechią Gdańsk. No dobrze. No to lecimy na ten mecz. Cynk, oczywiście go rozegramy. Nie będziemy tutaj żadne symulacje się mówić, nic nie tego. Nie ma sensu. Wszystkie mecze rozgrywamy, więc i ten sobie rozegramy. Dobra. Przejdźmy do meczu. Dzisiaj to właśnie on skupia całą uwagę. Strzelił 4 gole w 3 ostatnich meczach. Zapraszamy na transmisję. Sebastian Sionik. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Lecimy na mecz. Coraz gorętsza. Nasi piłkarze ładnie wychodzą. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstraklasie. Drużyna Lechii Gdańsk zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Okej. Jedno o nich można powiedzieć na pewno. Bardzo lubią grać wysokim pressingiem. I tak pewnie będzie i dzisiaj. To bardzo skuteczna taktyka. I zespół jest zgrany i wszyscy wiedzą, kiedy i do kogo doskoczyć. Ale też wtedy szybciej przychodzi zmęczenie, Ratanowicz. Więc wiele zależy od przygotowania kondycyjnego. Misialik. Dobra, ładnie się obrócił. Wejdź. Ale straciliśmy. Nie jest. No dobra, odbierzmy im piłkę. Goście są bezkonkurencyjni na wyjazdach, dlatego tutaj powinni sobie poradzić bez trudu. Rzeczywiście, wydaje się, że gospodarze nie mają zbyt wielu argumentów. Są w bardzo kiepskiej formie. To Kun. Cierpliwość kibiców jest na wykończeniu, ale musimy na chwilę przerwać. A tak, dobry odbiór. I lecimy po Ratanowicz przy piłce. Teraz wyszło to podanie idealnie. Dobrze to strzegona. I Błaszczyk Koski z pierwszą bramką za naszego zespołu w tym meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Pięknie, pięknie. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy. No właśnie. Owszem, czasem trzeba się ratować. Znalazł się tam, gdzie potrzeba, że tak powiem, nasz kapitan. Dobra, lecimy. Zdecydowanie zły pomysł i miewa opłakane skutki, jak widać. Lecimy dalej. To rywale mają teraz zagwozdkę. Może strogę, niech się tu weźmie troszkę do roboty. Cyk. A, Musiolik. Zastrzegona. A i spalony. Dobra. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócę. Dobra, ja jestem z powrotem, więc lecimy dalej. Moi drodzy. Bartosz Kopacz. Kopacz u nich przy piłce. Tutaj.
Kubicki. Blisko są nasi Sławie zawodnicy Bajko. Ich. Szybko zaskakują, także dobrze, dobrze. Flavio Paixão znalazł trochę przestrzeni i cały czas dobry odbiór. Do przodu. Ależ teraz rozczarowanie. Lecimy. Wyglądał obiecująco. Do przodu. A jednak spalił na panewce. Ajajajajaj. Tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ale dobrze Poletanowicz, trudna pozycji. Teraz już widzimy Poletanowicz. Jak się musieli przepchnął, ale niestety nie trafił. Sytuacja sam na sam z niedobrze, niedobrze. Powinien sobie poradzić. Atak buduje. Chciał, no właśnie. Silnie zapomniał o precyzji. O. Dobra, odbierzmy piłkę, dobrze. Wytraszek. Dobrze, teraz Poleta, musieli wypuścić Poletanowicza i mamy bramkę 2-0, pięknie. Powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, podanie było piękne. Strzelec znalazł się przed bramką z zimną krwią. Lecimy dalej w takim bądź układzie. No to mamy 2-0. Cyk, kun. Piłka odzyskana. Trugan. Jak widać po statystykach, drużyna gości niezbyt często jest w piłce, ale wszyscy znamy stare porzekadło, że licz Błaszczykowski. Błaszczykowski nie, ej, spalony. Jakim cudem to nie weszło? Nie wiem. No ale wcześniej mieliśmy chorągiewkę w górze, więc chociaż tyle dobrego. I tak ta bramka nie weszła, no, że i. Twarde wejście, ale skuteczne. Patryk Kun, teraz dobrze. Kun do Musiolika, pięknie. Czy trafi do siatki? Ejdź. Gratulacje za tę interwencję. Powinna być tu bramka. Bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś, ale okej. Z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Tracą piłkę częstochowianie. Niedobrze, niedobrze. Ale że ma zyskujemy. Opłaca się czasem ciężej popracować. Ejdź. No ale to żeśmy stracili dość szybko tą piłkę. Flavio Paixão. Dobrze, Pietraszek. Do kogo to było, to podanie było, to nie wiem. Może okej. Podanie do kopacza. No i wycofuję, ale nie wiem. Ale dobra, dla nas lepiej. Dobrze, skutecznie. Abramowicz, Strugan. Tylko minuta dodatkowego czasu. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. A, troszkę nie wyszła ta centra. Za nami pierwsza połowa. Ale koniec pierwszej połowy. Wygrywamy 2-0, także dobrze. Lecimy na drugą połowę w takim bądź układzie. Cyk. I lecimy. Gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Poletanowicz, dobrze. Zdecydowane, twarde dobrze. Wejście teraz. Ślisk, dobry, dobry. Gruszkowski. Petraszek. Niewilus. Okej, Poletanowicz. Dobrze. Musiolika na wypuszczenie. Są na połowie rywala. Czy zdoła trafić? Ale teraz zamieszanie, słupek. Ej. Spalony. Tutaj spalony, no nie dobrze. Nie dobrze, nie dobrze. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Co my też możemy pomyśleć nad jakimiś zmianami. Tak, Błaszczykowski jest na pewno bardzo zmęczony. Teraz tak, niech wejdzie sobie Gwilla. Ze Strygoną możesz wejść ty, Hasan. I dobra, na razie okej. Wracajmy do meczu. Dwie zmiany, póki co. Tutaj wykonajmy. Ależ przechwyt, udor. Pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Ma teraz szansę. Aj, jak to zmościł teraz.
Musiali coś ci zrobił. No dobra. W Rakowie szykuje się podwójna Lecimy dalej. Zmiana. Niezbyt częsta sytuacja. Raz zmianę mamy wykonane. Grze pięknie. No, statystyki strzałów, więc no, my nie przeważamy, no, oni to nawet nie byli w górę pod naszą bramką, więc Nalepa. Z tego co kojarzę. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. No niestety zdała wyjść ta piłka. Lekaj Abramowicz. Jarosław Kubicki. A teraz już Bartosz Kopacz. No i pięknie, mamy odbiór, Kudor. Kuratanowicz. Doskonała piłka. Musiolika. Jest bramka, 3 do 0. I proszę bardzo. Willa wchodzi na boisko i od razu bramkę strzela. Że pięknie, pięknie. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Gdyby tego no, no właśnie. Dali, okryliby się wstydem. Przewaga 2-1. To musiała paść bramka. Po tym golu już 3-0. No idź. Złe to podanie było, złe. Niedobrze. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Dobrze. Czysty wślizg, odzyskanie piłki, ryzyko się opłaca. Musielik. Z kontrą. Jest tam paru zawodników. Do Hasana. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Nie wierzę w własnym oczom. Nie ma go. Nie trafia. Jaka jest szansa obrony strzałów tak niemożliwe. Bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Prawie, prawie. Ej, teraz stegówka też nie wychodzi, niestety. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nim. No, raczej nie ma szans. A, Tudor. Dobra, wycofajmy do Niewolisa. Tomasz Petraszek. Petraszek. Do Tudora, ten do Grzyszkowskiego. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. No i teraz szkoda, że to przejęli. Dobra, dobra, odwierzmy im tą piłkę, panowie. Ładnie teraz. Dobra, wracaj Abramowicz. Dobrze, dobrze. Piłka poza boiskiem, out. A zatem jest... Dobra, też wykonajmy zmianę. Panowie tu bardzo zmęczony. Gustowski niech tutaj wejdzie. Chociaż może nie, że Luis jednak pewnie. Weźmy tak i wracajmy do meczu. Tak, okej, nasza zmiana od razu. Tutaj wykonuje pięknie. Petraszek. Ruszkowski. Luis. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Okej. Okay. Interwencja, rywal bezradny. Ramusiolik. Teraz okazja, są do Willi. Można wyprowadzić kontrę. Lecimy. Muszą szybko wracać do obrony. Wow! Do I jest druga bramka Willi w tym meczu. Pięknie. Brawo. 4 do 0. Widać tutaj, już prowadzimy. Ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Uderzył z całej siły i dobra pięknie, pięknie. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. No raczej nic się tutaj nie zmieni. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ejdź, nie doszło to podanie niestety. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do okay, 2 minuty. I rywal zostaje w tyle.
I koniec mojego spotkania, moi drodzy. Wygrywamy 4-0. Przepięknie, pięknie. Ma teraz dobrą okazję. Oj, ale to teraz zawalił. Dobra, lecimy dalej. Wywiad pomeczowy. Cyk, cyk. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Oczywiście, że poznają. Gry będą mieć się bohaterem jakiś komentarz. Świetny występ całej ekipy. Nie wiem, że jak to wraca ze się przez serię rzeczy. Z tym wydaniem się bardzo powtarzacie, że tak powiem. A on się do należy. Piłkarzom, że tak powiem. Możemy go czuły też. No nie. My wiedzieliśmy, że wygramy. Dobra, ale i tak powiedzmy, że szacunek dla nich. Dziękuję. Dobra, wystarczy pytań na dziś, dobra. Także lecimy dalej. Zrobimy tak, mamy trening, cynk. Okej. Okay. Kolejny trening. Proszę bardzo. Cynk. No i mamy mecz z Piastem Gliwice, okej. Okay. Tam jeden musiałik, co to tam? Ale proszę, właśnie wcześniej trzeba zmienić. Przecież jesteś głównym, więc... Dobra. Grasz cały czas w głównym składzie, to o co ci chodzi, musiał nikt nie wygarniał, ale dobra. Dobra. Lecimy na ten mecz na moim układzie z Piastem. Dobrze, cyk, cyk. Dobra. Lecimy z Koksem. Poświęca się tu sporo uwagi. W ostatnich trzech meczach 3 gole. Jak zagra dziś? Zapraszamy na transmisję. Nie. Zagra słabo, bo mu nie damy mu dobrze zagrać. Przed dzisiejszym spotkaniem, dobrze. Które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Na ten mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Raków Częstochowa zmierzy się z Piastem Gliwice. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. To podanie teraz było naprawdę niedobre. I Kuhn się tutaj rozpędza. Patryka Kuna ma sporo przestrzeni. Ajdź. To podanie kompletnie nie wyszło. Gruszkowski. Błaszczykowski. Ajdź, zgubił piłkę. Niestety. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Wow. Cóż za strzał. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Brani Wigus. Gruszkowski. Do Pratomowicza. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. No, to widzę, że będzie ciężki mecz z nimi. Dobrze się bronią. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Doskonała piłka za plecy obrońców. Do Musiolika. I
I jest pierwsza bramka Musialika. Zaczną się wreszcie emocje. Pięknie, pięknie. I prowadzimy 1-0. Dobrze. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Na prowadzeniu. Co zdoła zrobić przeciwnik? A tu Doro zebrał piłkę, także pięknie. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Latne teraz dośrodkowanie w pole karne. Gol, jaka petarda teraz. Musialika sprzed pola karnego. Ojej. Właśnie teraz Musialik popisał. No dobrze, pięknie. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Pięknie to wyszło, pięknie. Doskonale zaadresował je do kolegi. Sam strzał był bajeczny. Idealnie się ustawił. Nie musiał przyjmować, tylko kropnął z powietrza. Dobra, lecimy dalej. 2 do 0. Dobra, polata na wyżdżę Musialika. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Teraz przed szansą! Aj, jak się Błaszczykowski winął w piłku. Tylko nie dobrze, nie dobrze. Dobra, dobrze, Pietraszek przejmuje. No i po zagrożeniu. Lejdź. Strata, strata, nie dobrze. Pressing się opłaca. Odzyskali piłkę dzięki aktywnej postawie. Łączkowski. Okej. Ale trzeba ją dobrać tą piłkę, no. Jast, ma miejsce na skrzydle. Dobrze. Raków okazuje się dziś zespołem, któremu trudno odebrać piłkę. I znajduje to odzwierciedlenie na tacy wyników. Obrona przeciwników bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. I jest bramka Błaszczykowskiego w tym meczu również. Piłkarze z Częstochowy. Kibice również się cieszą na trybunach. Zasłużone chwile radości. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległości. No, niby rutynowa ładnie to sytuacja, wyszło, ładnie. Taką można zmarnować. Z zimną krwią jednak piłka i lecimy poleciała tam. 3 do 0. Wznowienie gry od środka. Pięknie. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik, a to dopiero pierwsza połowa. Mocne wejście, ale czyste. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Akcja wciąż trwa. I broni, bramkarz Piasta. Stan bliska, to powinien być gol. Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Dobra, spokojnie, jeszcze mamy piłkę. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Szczykowski. Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Teraz Błaszczykowski. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Hej. Zosa, refleks, bramkarz ratuje im skórę. Ładnie bramkarz bronił, ładnie. Nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. I dobra, koniec pierwszej połowy. Wizyt sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. I będzie razie na drugą połowę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Aj, nas tu, jak nam tu piłkę odebrali, nieładnie. Jakub Czerwiński. Dobra, odebrać im piłkę, dobrze. Ajdź, teraz się gubimy. Ale dobra, dobrze, bramkarz. Szybko Abramowicz. Wiesz, ładnie się teraz obrócił. Patryk Kun, teraz dobrze, w tempo. Do Musialika. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Aj. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szkoda, szczęścia szkoda. Z tego boleja.
Piast Gliwice zdecydował się na podwójną zmianę. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Piłka wybita z nóg rywala. Patryk Kun przy piłce. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Ale strzał zablokowany. Arbiter wyraźnie podpadł teraz kibicom jednej z drużyn. Dają wyraz swej dezaprobacie, bo oczyma wyobraźni i piłkę ustawioną na 11 metrze. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego pisma. Ej, no jednak niedobrze. Okej. No i przejmuje teraz piłkę. Dobra, uspokoić troszeczkę tę grę. Chociaż do przodu też można polecieć. Kun, jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Ale było widać, że puszczenie tej akcji nie da korzyści atakującym. Rzut wolny. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Okay. Pełna zgoda. Popieram. Bardzo decyzję. Dobrze, bardzo dobrze. A sporo miejsca, by dośrodkować. I jest trzecia bramka. Musielika. Dokładnie. Pięknie. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa. Dobra, rozsadzić za Gruszko, skisanie sobie wejdzie. Przede wszystkim celna wrzutka zasługiwała na wykończenie. A z takiego bliska to nawet my byśmy nie trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans i na obronę. Lecimy dalej. I po tej bramce jest 4-0. No właśnie. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Martanowicz. Patryk Kun. Doskonała piłka za plecy obrońców. Leszczykowski, dobrze. No i mamy rzut karny. Sędzia dyktuje rzut karny. No pięknie. Tutaj brzydko nas tutaj powstrzymał. Dobra, Luisa Poletanowicza. Decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Niech wejdzie. Dobra, u nich też zmiana, ok. Tak jest! Trafiony za pięknie, 5-0 po rzucie karnym. Piłka w siatce. I Błaszczykowski trafia karnego. Na naszej drużyny, także pięknie. Powiększają przewagę, 5-0. A, dobrze. W przeciwnika. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Nie, niedobrze, niedobrze. I już skupia uwagę rywala na sobie. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Okej. Rzemusiolik. Nie ma o czym dyskutować. Fały. Sędzia odpisuje przewinienie. Jakub Czerwiński zobaczył żółtą kartkę. Dobra. Wykonajmy ostatnią zmianę. W takim będzie razie. Willa za Błaszczyka. Zostawiamy mecz. Nie można przymykać oka na takie zagranie. Także proszę bardzo. Czyli tym razem rzut wolny rozegrany na krótko. Ależ uderzenie! Ej. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Chciał tu zaskoczyć. Próba, któraś w końcu wejdzie. Troszeczkę bramkarza. Jodłowiec. Patryk Lipski. Teraz nie piłka wychodzi za boisko. Co oni teraz zrobili? Nie wiem. Okej, krążę piłka dla nas. Dobra, idziemy tutaj. Abramowicz. Ostry wełna. Do końca zostało już tylko 5 minut. Będą Musiolika. I to jest Kun. Ej, gdzie tam spalony był? Hello? Dobra, dziwne, ale dobra.
Mączyński. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Dobra ta interwencja. O, ładnie teraz. I się Musialnik wrócił. Jest! Znowu gol! I jest czwarta bramka Musialnika. Przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Spójrzmy obrócił na się tutaj pięknie, trzeba przyznać. Nie miała tam nic do gadania. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią. Mamy koniec z tego spotkania. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Dobrze, moi drodzy. Spójrzmy, co zrobi pewne zwycięstwo, pewne 6-0. Dobra. Lecimy na wywiad powietrzowy w takim układzie. Jest Reponia. Zazwyczaj strzelać 4 razy. To talent. Dobra. Jak to wiąże potrwać tę serię? Daję mi tak. I nie wybrać co sezon. Nie, no nie. Nie było wyzwania. Dziękuję za rozmowę. I dobra, mamy koniec wywiadu. I dobrze, moi drodzy, w takim bądź układzie. W tym miejscu zakończymy sobie nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapki w górę. Suba. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema.